Nazywam się Jarosław Cymerman, jestem zastępcą dyrektora do spraw programowych w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i mam niezwykłą przyjemność inaugurować drugi sezon naszych spotkań wokół musicalu. Ten sezon będzie poświęcony polskim musicalom, a zaczynamy od niezwykłego twórcy i niezwykłych gości. W ogóle rzadko się zdarza, że spełniają się nam marzenia, a ja na przykład właśnie tego doświadczam. Czy mam okazję poznać, spotkać, rozmawiać z Grzegorzem Wasowskim, którego od szkoły podstawowej słuchałem, oglądałem. Jezu, to jestem aż tak stary. Ja tylko tak młodo wyglądam. No. Tak staro wyglądam, przepraszam. Odwrotnie. Szanowni Państwo, wiem, że naszych gości pewnie nie muszę przedstawić, ale koleżanki przygotowały mi ponoć oficjalne sylwetki, więc pozwolą Państwo, że je przedstawię, ponieważ poza wspomnianym już panem Grzegorzem Wasowskim, proszę mi wybaczyć, pani Moniko, że podzieliłem się tą tak tym dawnym wspomnieniem, ale pani jako młoda osoba nie... Nie pamięta pewnie, jak ważną postacią w latach 80. był pan Grzegorz Wasowski. W każdym razie witam serdecznie panią Monikę Makowską-Wasowską, prezes Fundacji Wasowskich, kobietę pracującą, z wykształcenia filolog rosyjski, z doświadczeń zawodowych, dziennikarka radiowa, specjalista public relations, trener szybkiego czytania i technik uczenia się. To jedno z jej powołań. Wychowawczyni, producentka, przez wiele lat amatorsko śpiewająca chórzystka, alt o szerokiej skali. Współpracowała z wieloma chórami, poza tym nie wyobrażała sobie pracy poza radiową trójką. Po wieloletnich etapach pracy, ostatnim jako sekretarz programu i kolejnej zmianie kadrowej, uniezależniła się etatowo. Na antenie radiowej dwójki zapraszała na program Wasowski Da się lubić. Wraz z Grzegorzem współtworzyli Radio Wnet. Radiowo odnalazła się na kilka lat we Frajdku, a ostatnio we Frajdofonie w RDC. Współautorka książek o kabarecie starszych panów, wspólnie z Romanem Dziewońskim oraz Grzegorzem Wasowskim. Współdziałała z mężem przy wszelkich pracach związanych z zachowaniem i promowaniem twórczości Jerzego Wasowskiego. Odpowiedzialna za stronę www.jerzywasowski.pl. Wspiera męża autora jako oficjalna i nieoficjalna muza. Lubi się uczyć i zawsze ma o co zapytać. Grzegorz Wasowski, znany z pracy w trzecim programie Polskiego Radia. Na przełomie lat 80. i 90. współtworzył audycję satyryczną Nie tylko dla orłów. Jako znawca muzyki rozrywkowej, głównie z lat 60., dał się poznać w audycjach takich jak Lista przebojów dla oldboyów czy Radio Man. Od września 2006 roku wraz z Wojciechem Manem prowadził audycję Tanie granie. Występował w telewizyjnych programach satyrycznych, Za chwilę dalszy ciąg programu oraz komiczny odcinek cykliczny. Współtwórca satyrycznego zespołu hip-hopowego Traperzy, czy T-Raperzy. Traperzy. Traperzy. Tak. Wspólnik na tak, to zawsze statki. Odpowiada, a czy mówi pan tramwaj czy tiramwaj? I to stan. Współprowadził w latach 2009-2011 z Wojciechem Manem program w TVP Kultura Archiwizja, czyli po trochu wyciągane z lochu, gdzie wspólnie objaśniali i komentowali audycje kabaretowe, teatralne oraz filmy komediowe i dokumentalne z lat 60., 70. i 80., które były realizowane dla TVP. Współtworzył również internetowe Radio Wnet. Wspólnie z Moniką Wasowską prowadzi wydawnictwo Wasowscy oraz także pisze książki. A dzisiaj... A dzisiaj oboje opowiedzą nam o Jerzym Wasowskim jako
pierwszym z nieoczywistych autorów muzykali w Polsce. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I od razu bardzo przepraszamy, że my cały czas siedzimy, ale to tylko ze względu na frajdę, którą Państwo tu widzą, bo nie chcemy już... No właśnie. To jest no frajda i po prostu jak my już zajęliśmy pozycję, to ona też zajęła jest spokój, więc przepraszamy, że tak wysłuchaliśmy też na siedzącej, że się z Państwem nie przywitaliśmy na stojąco. Proszę sobie wyobrazić, że tak się stało. Proszę Państwa, bardzo się cieszymy z tego zaproszenia. To może od razu podziękujemy, bo bardzo dziękujemy Marii Stępkowskiej, Oldze Sobkowicz, które nas tu zaprosiły, panu dyrektorowi. Dziękujemy panu Tomaszowi Gramińskiemu, który będzie sprawnie nam tu emitował przygotowane przez Fundację Materiały, a te materiały wszystkie pomógł nam przygotować Roman Lalicki, więc jemu też, jak wysłucha w podcaście albo potem w nagraniu, też mu bardzo dziękujemy. No i dziękujemy działowi dokumentacji Instytutu Teatralnego, bo skorzystaliśmy ze współpracy, jak zwykle, owocnie. I teraz, proszę Państwa, z tym musicalem to jest tak, że my no, mieliśmy wątpliwości, chociaż serce nam podpowiada, że Jerzy Wasowski był autorem musicali i postaramy się to udowodnić dzisiaj. Jerzy Wasowski jest znany jako starszy pan, jeden z starszych panów, jest znany jako kompozytor, ale chociaż hasłowo powiedzmy, że był nie tylko kompozytorem. Kim on nie był? No to w powiedz. Domu był stolarzem na przykład. Dobrze, ale bardzo to akurat, uzdolnionym. To akurat się nie... Był no może się taperem w radiu, był też autorem tekstu, był aktorem, był reżyserem, był speakerem. No, jeszcze można to ja jeszcze podkreślę, że aktorem, autorem tekstów również. W czasie wojny nawet stworzył z młodzieżą, którą się opiekował, rewię. Miał zatem pewne doświadczenia, które przy tworzeniu musicali mogły się przydać, tak jak dyrygent, który zna specyfikę gry na wielu instrumentach, jest na pewno bardziej przygotowany do prowadzenia całej orkiestry, więc on trochę wiedział o tych innych elementach, które się składają na musical, wtedy, oprócz muzyki. To wtedy tak było, to musieli się znać, a teraz mogły być na przykład akwarystą i też da sobie radę. Dobrze. I jeśli chodzi o musical, to ja się tutaj będę posiłkowała tekstem, który Antoni Marianowicz zamieścił w książeczce programowej do musicalu Machiavelli wystawionego w Teatrze Syrena w Warszawie. To nie była prapremiera, o tym powiemy. Myślę, że w ogóle ten Machiavelli to będzie taki punkt kulminacyjny naszego wykładu. I pierwszy akapit chciałam Państwu zacytować, bo jak najbardziej się tu przyda nam na początku. Jeśli chodzi o musical, to słowo to kojarzy się wciąż naszym rodakom z czymś nowym, trudnym, wręcz nieosiągalnym. To jest 98 rok. Tymczasem ten gatunek teatru muzycznego liczy sobie lat przeszło 50, a na polskich scenach gości już od lat przeszło 30. Niepodobna, ażeby przez ten czas nie pojawili się i nie wykształcili kompetentni autorzy, inscenizatorzy i wykonawcy musicali. Nie ma u nas teatru muzycznego, który nie wystawiałby amerykańskich, a czasem i rodzimych spektakli typu musicalowego. A niektóre ośrodki, zwłaszcza Teatr Muzyczny w Gdyni za czasów niezapomnianej Danuty Baduszkowej, a później Jerzego Gruzy, stały się musicalowym warsztatem na ogólnokrajową skalę. Musicale trafiły też na sceny operowe, a niektóre wystawiane były z powodzeniem przez teatr dramatyczny. Kiedy pod koniec lat 50. zainteresowałem się musicalem, były to utwory o określonych rygorach, oparte na umiejętnie, za pomocą dialogu, ale także i piosenki, tańca, opowiedziane, najczęściej zaczerpniętej z istniejących dzieł literackich i dramatycznych anegdocie. Na przykład My Fair Lady, Człowiek z La Manche, Skrzypek na dachu. Tymczasem od premiery Hair w roku 1968 formuła musicalu uległa tak daleko idącej dezintegracji, że definicja tego proteuszowego gatunku może już być tylko jedna. Musical to teatr muzyczny drugiej połowy XX wieku, rozwijający się obok nadal nieźle prosperującej opery, lecz nie operetki, która ma już dziś charakter czysto muzealny. To taki wstęp. My się zgadzamy właśnie z tym. Nie wiem, czy to wyjaśnia, bo na przykład gdyby zapytać, a czym musical się od wodewilu różni, to ja ale też nie... Ale miałeś nie pytać. Aha, to przepraszam. No właśnie.
Teraz wiedzą Państwo, dlaczego ja tak rzadko Panna się odzywam. Zuzanna. Panna Zuzanna, bo nasz autor ma na koncie musicale, spektakle muzyczne, według tej właśnie tutaj definicji Antoniego Marianowicza, które rozpoczęły się w radiu, ponieważ Jerzy Wasowski został kompozytorem zawodowym dzięki Jeremiemu Przyborze, tu przypomnijmy, dzięki zaproszeniu do współtworzenia Teatrzyku Uniwersalnego Eterek. Został zaproszony do pisania muzyki do tego cyklu i rzeczywiście wtedy rozwinął skrzydła jako kompozytor. Nauczył się chociażby instrumentacji, której to umiejętności wcześniej nie posiadał, bo pisał melodie, komponował i grał je często w teatrze na przykład. No i pierwszy spektakl radiowy, czyli słuchowisko takie wodewilowe, to Panna Zuzanna. I ponieważ dzisiaj jest też pierwszy dzień wiosny, to może poprosimy o pierwsze nagranie, żeby Państwo usłyszeli, jakiego typu to była muzyka. To może jeszcze rok podajmy. A to podaj. 1953. Kto sprawił, że ptaszek zaśpiewał? To wiosna, że krzewy zakwitły i drzewa? To wiosna, kto tyle uczynił zieleni? To wiosna, po ławkach rozrzucił tych leni. To wiosna. Co smutki rozstawia i śmieje, kto sypie pijoni i biegi. Kto wiatrem tak psoci sukienką i każe się wstydzić. Panienką, kto wprawia gołąbki w zaloty. To wiosna, to wiosna, kto tyle uczucia wlał w koty. To wiosna, to wiosna, kto pieśń dał słowikom miłosną. To wiosna, to wiosna, i ludzkie westchnienia zaroślą. Wiosna, 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 to wiosna, wiosna. Ostatni napis. Proszę ćwiczyć razem z chłopcami. Termin się zbliża powodzenia. Mieli Państwo przy okazji możliwość zobaczenia rękopisów Jerzego Wasowskiego, który słynął z tego, że pięknie pisał swoje nuty, także graficznie. Zachowały się zestawy stalówek. Mówił, że bas grać to mogą geniusze, a rzemieślnicy muszą porządnie pisać. Tak, tak. No więc dzisiaj takie będą mieli Państwo możliwości, bo oglądania nut. Dodać jeszcze należałoby, że Churcze Janda śpiewał. Tak. W roli solisty Andrzej Bogucki, zapomniany niestety. Te damskie głosy to... Bliżej niesprecyzowany chórek żeński. Tak, z obsady Panny Zuzanny. Tak. Czyli takiego słuchowiska, które... Myślę, że gdyby je tak zgrabnie teraz zaadaptować, to można by i dzisiaj je można by pokazać. Zwłaszcza, że niektóre piosenki potem powędrowały do kabaretu starszych panów. Jak to często miało miejsce w twórczości obu panów, że te piosenki tak sobie albo zeterka dalej, albo no miały dłuższy żywot. Ty tam chciałeś coś o Pannie Zuzannie? Nie, ja się boję odzywać. Nie, potem... nie odzywaj się, bo masz tu ściągawkę do Panny Zuzanny. Panna to nie Zuzanna, wiem. No... Wodewil w kilku faktach, a w scenariuszu wyjściowym, znacznie obszerniejszym, napisane było współczesna baśń krotochwilna Jeremiego Przybory. W aktach trzech, faktach i odsłonach sześciu, z prologiem, epilogiem, intermediami oraz muzyką, z muzyką Jerzego Wasowskiego. No i tu. Ja pomyślałam, oczywiście świetni aktorzy, jak zwykle Tadeusz Fijewski, Edward Dziewoński, no zawsze czołówka grała.
w przedsięwzięciach panów. Pomyślałam, że to nasze spotkanie, oprócz tego, że my państwu opowiemy, które z tych utworów wydaje nam się, że się zbliżają właśnie do musicalu albo są musicalem, albo muzykałem, to może to będzie też inspiracja, dlatego że ktoś dowie się, że jest taka Panna Zuzanna i może ją wystawi jako spektakl na deskach właśnie. To fajny żarcik, ale zawsze miałem poczucie humoru. Dobrze. To jest ta Panna Zuzanna z Jeremim Przyborą. Rzeczywiście z Jeremim Przyborą panowie stworzyli kilka utworów pasujących do dzisiejszego spotkania. Kolejny to jest taki spektakl, który miał kilka wersji, bo był Stokrotki Ogrodnika Barnaby. Ty masz chronologicznie, wiesz kiedy co, bo ja tu już mam, tak. Stokrotki Ogrodnika Barnaby w radiu, Jedźcie Stokrotki w teatrze Komedia, a potem był taki kabaret, kabaret starszych panów, taki wieczór, może państwo pamiętają, Ostatni Naiwni, gdzie co chwilę przychodzili do starszych panów uczestnicy jakiegoś spektaklu, który był wystawiany w więzieniu. Przynosili nawet fragmenty sztuk. Taka dziwna historia się tam działa. Szefem całej bandy był Edward Dziewoński. Tak. My chcieliśmy o tych Stokrotkach. To był spektakl w Teatrze Komedia wystawiony. 26 lutego 1966 roku. Tytuł nawiązywał do amerykańskiego filmu, może państwo widzieli, z Doris Day i Davidem Nivenem, Please Don't Eat the Daisies, czyli nie jedzcie stokrotek. No i cóż to powiedzieć, była to klapa. Ale śmieszne to o tyle, a może i dziwne, że treść tej sztuki wcześniej wykorzystana częściowo w kabarecie, o którym wspomniała Monika, potwierdziła tylko renomę starszych panów i bardzo zgrabnie na ekranie telewizyjnym się zaprezentowała. Natomiast Jeremi Przybora wspominał w memuarach, że wstydził się wyjść do oklasków i bardzo współczuł przyjacielowi, że ten też musi jakoś uczestniczyć w tej klapie. Jakoś nie poczuli się panowie usatysfakcjonowani tym wystawieniem i najwięcej pretensji miał Jeremi Przybora do samego siebie, bo nie do wykonawców. Tak. Więc jakaś taka historia. Ale trzeba podkreślić, że sporo bardzo dobrych piosenek z tego spektaklu wyszło. Ujrzało tak, światło dzienne. Na przykład Nie deptać trawników, Zosia i Ułani, Pa to to pa, Tanie dranie, O ptaszki, o kwiatki, ten tytuł nic państwu nie mówi, śpiewała Iga Cembrzyńska. Ale jak zmienił się tytuł na Panienka z temperamentem i zaśpiewała Hanna Banaszek, to już chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Bez ciebie, także niby świetnie, a... A jakoś tak nie bardzo. Ale może po latach by to było całkiem niezłe, bo na przykład jak ja pierwszy raz obejrzałem Upał, film, to byłem mocno zdegustowany, a po latach jak oglądam, to prawie, że jestem zachwycony. Więc nie wiem, czy tak zramulałem, czy też ta sztuka teraz tak zmarniała, czy też może nie było to aż takie złe. No ja słyszałem, co miało być, a co z tego wyszło i może dlatego miałem nastawienie. Ale mówisz o Upale. Tak, to była jedna setna tego, co było w planie. Dobrze, ale my o Stokrotkach i poprosimy kolejne nagranie. Jedźcie stokrotki, jedźcie stokrotki, jedźcie, jedźcie. Jedźcie, 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 jedźcie stokrotki, jedźcie stokrotki, pożywne kwiatki smaczne. Naiwne oczka, którymi łączka na krówki lubi patrzeć. Każdy, kto je wie, gębie poezję, poczuje i w przełyku miam, miam. Jedźcie stokrotki, ludzie, jedźcie stokrotki, zbiorek romantyki. Stokrotki dadzą tobie stokrotnie lepszy krwiobieg. Cudowne analizy, urzekającą fizis. Przemianę twojej materii wprowadzą coś z ferii. Więc mamo, warto, warto, bywa je i chwal. Chwalcie stokrotki, chwalcie stokrotki, chwalcie,
chwalcie! Chwalcie, 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 chwalcie stokrotki! Chwalcie stokrotki za mnogość ich postaci! Niech żyje geniusz, co nasze menu wspaniale nam wzbogaci! I wytrych jaków, wszystkich dostatków zakończyć długi rejestr! Niam, niam! Chwalcie stokrotki! Ludzie! Chwalcie stokrotki! Że można też ich nie jeść. Że można też ich nie jeść. Ja taką dużą amerykańskość czuję w tych utworach. No właśnie, ja czuję w tym duży potencjał. To nie było nagranie oczywiście ze sztuki, ale śpiewane, wykonane przez tych samych wykonawców, którzy brali udział w sztuce, a nagrane no, miesiąc przed chyba premierą sztuki w polskich nagraniach. Czwórka wyszła, jedzcie stokrotki. Czwórka z sześcioma utworami. Tak. I teraz mamy fragment takiego wywiadu. Aha. Którego co prawda w 75 roku udzielił Jerzy Wasowski Ekspresowi Wieczornemu w związku z tym Machiavellim, punktem kulminacyjnym naszego spotkania, ale ponieważ dotyczy... chociaż ja nie wiem, czy właściwie to jest dobrze, żebym to teraz... To nie, to chyba niedobrze. 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 Nie. Dobra. Nie. To jednak nie. Dobra. To teraz tylko możemy powiedzieć, bo za chwilę przechodzimy do muzykałów. Jeremi Przybora stworzył taki cykl Teatr Nieduży Jeremiego Przybory w telewizji. I tam pojawiły się muzykały. Dopiero z książki o Alinie Janowskiej, Dariusza Michalskiego, dowiedzieliśmy się, że... Termin ten ukuł tata. Tak, że termin muzykał właśnie stworzył Jerzy Wasowski, bo uważał, że on nie tworzy musicali. Powiedział, że to, co on, nazwanie tego, co on komponuje musicalem, byłoby przesadą. W związku z tym muzykał. W związku z tym mamy muzykał i tych muzykałów panowie stworzyli kilka. I pierwszym, w dalszym ciągu wspaniałym, to znaczy on na szczęście żyje jeszcze, nie jest tylko w nagraniach archiwalnych, radiowych i telewizyjnych, bo była wersja telewizyjna i była wersja radiowa, ale on żyje, nadal jest przez młodsze pokolenie wystawiany w Teatrze na Plaży w reżyserii Piotra Kosewskiego. Trzeba się troszeczkę nabiedzić, żeby trafić, ale można. I miał też swoją drogę, kilka razy był wykonywany. Jest też brany na warsztat na przykład przez jakieś zespoły amatorskie. Ma taki dobry czas, 20 parę minut, niecałe pół godziny. No, a warsztatowo jest znakomitą szkołą dla tych, którzy chcą się parać tym zawodem. Wybraliśmy dla Państwa... Ale nie powiedziałeś, co to za spektakl. A dobrze, no to na początek przedstawi się tytułowa postać tego muzykału. Władza, władza mi dogadza tak jak nic. Wynagradza i odmładza tak jak nic. I choć się nie zdradzam ze skłonnościami doń, to w marzeniach sama sobie wsadzam berło w dłoń. Więc piłuj, miła, piła, rezolutnie, co trzeba, to podpiłuj, a nie utnij. I niechaj na tym moście wcale znać nie będzie, co tam się pod mostem zdziałało tym narzędziem. Więc piłuj, miła, piła, po cichutku, na tyle wystarczyło to dla skutku. Niech twe zęby kładą zręby pod tę władzę, którą się by chciało mieć. Władza, władza mi dogadza tak jak nic. Wynagradza i odmładza tak jak nic. I choć się nie zdradzam ze skłonnościami doń, czy ktoś z Państwa rozpoznał? Postać? Postać, tak. A jaką rolę gra Alina Janowska?
Nie, panowie nie mówią, panowie wiedzą. Ci co? Balladynę, właśnie, bo to jest Balladyna 68. Za którą muzyka. Wujowi się bardzo oderwało, bo to była premiera równo z rozruchami marcowymi, więc jakaś dzielna 8 pani... 8 marca, tak, dokładnie. W prawie jej życiu takie pisemko było, napisała, że to skandal, takie bluźnierstwo wręcz, takie niszczenie wieszczów. Jak to można tak się pastwić nad takim tekstem? Ale wujo, bo to nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na aranżację, na orkiestrę strażacką. I wujo powiedział, w tej mojej Balladynie 68 przepięknie brzmiały trąby straży pożarnej, którymi Wasowski akompaniował bohaterom sztuki w ich ariach. Ileż ten Jerzy potrafił dodać od siebie humoru, wspierając jego muzyczną odmianą moje wysiłki ku rozśmieszaniu rodaków. A też i artystom skrzydeł chyba dodały owe trąby, chociaż i bez trąb był to zacny zespół. To może jeszcze byś przedstawił obsadę? Obsadę. Nieduża, więc chętnie. Balladyna Alina Janowska, Alina Barbara Wrzesińska, Kirkor Wieńczysław Gliński, von Kostryn Jan Kobuszewski i narrator Jeremi Przybora. No to czas na von Kostryna. Poprosimy teraz 04. Sposoby robienia kariery są cztery, są cztery. Trzy pierwsze, niech będę tu szczery, nie interesują mnie. O czwartym sposobie opowiem, albowiem to jemu ja pragnę, panowie, sukcesy zawdzięczać me. Ali, 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 ali. Ten sposób to w ciemię niebita kobita, kobita, z różnymi rzeczami obyta, broń Boże, nie komplet cud. Przystojna, pościelna, wielmożna, zamożna, zamożna. Ach, z taką niewiastą to można mgnąć wprost do kariery wrót. Ali, 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 ali. Więc pomysł mi przyszedł do głowy morowy, morowy. A gdyby tak u Kirkorowej wywołać wulkany rząd, nie wątpię, że mego czarciala podziała, podziała, a całość wypadnie niemala, gdy takie polowy sprząc. Hajli, 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 hajli. Jodłował? Jodłował Jeremi Przybora. Tak. Tak. To tajemnica. Mhm. Może ja sięgnę jeszcze do Antoniego Marianowicza. Co prawda tutaj nasi autorzy nie są wymienieni, no bo oni tworzyli muzykały, a nie musicale, ale jest cały akapit na temat polskich musicali. Stale spotykane u nas twierdzenie, że nie ma polskich musicali, jest nieprawdziwe i co więcej pozbawione sensu, bo polskie musicale są, a nawet jest ich sporo. Czyli cieszymy się, że Instytut właśnie poświęci im ten cykl. Tworzeniem ich zajmowali się tacy kompozytorzy jak Kisielewski, Bloch, Czyż, Szpilman, Sart, Małecki, Sielicki, Damrosz czy Gertner. Teksty zaś pisali Minkiewicz, Osiecka, Bryl, Kern, Młynarski, Groński i piszący te słowa, obok wielu innych znanych autorów. Było dużo dzieł udanych i cieszących się powodzeniem, których nie będę wymieniał, pozostawiając oceny krytykom. Wspomnę tylko o musicalu Metro, powitanym jako kolejny pierwszy polski musical, podczas gdy nie była to nawet pierwsza polska rock opera. Wysoce profesjonalna realizacja tego widowiska przyczyniła się do jego ogromnego sukcesu, a nawet do próby podbicia Broadwayu. Miłośnicy Metra od lat czekają na nowe dzieła utalentowanego zespołu, których na razie nie widać. Także... Dodam, że pierwsza rock opera to była Naga niebiesko-czarnych. Tak. Mhm. No a nasi panowie... A może jeszcze wymienię tytuły. Piorunem, rażonam, piorunem. Postoję, postoję i runę. Tak, to już była końcówka Balladyny. A po co to nam, że ja konam? Na przykład... Oj, siostrzycka mnie zabiła. No to już może nie aż takie. Śpiwka Aliny, tak. Mhm. Zanim pojawi się kolejny muzykał,
to po drodze, bo tutaj akurat staramy się zachować chronologię, Jerzy Wasowski został zaproszony do współpracy przez Jerzego przez Stefanię Grodzińską i Jerzego Jurandota. Nawet jest taka książeczka wyszła z treścią. Ballada o tamtych dniach. My znamy piosenki, które pochodzą ze spektaklu, z telewizyjnej wersji tego spektaklu muzycznego. Piosenki są znakomite, natomiast treść momentami, mimo że Jerzy Jurandot i Stefania Grodzieńska, no to super mistrzowie, ale temat taki nieco drażliwy i... No właśnie, ja sprawdziłam, czy on jest drażliwy, bo przeczytałam sobie treść tej sztuki i wydaje mi się, że on nie jest drażliwy, nie? Jednak. Tak, no on był szczerze akcja... pisany, bo jeszcze wtedy była wiara, że naprawdę coś po wojnie się dobrego może zdarzyć. Akcja... Więc... Można było wspominać o manifestie lipcowym, ale... Akcja rozpoczyna się 1 września 1944 roku, a kończy 18 stycznia 1945 roku. Więc to jest taki bardzo ciężki i ciekawy czas w naszej historii. I akcja dzieje się w rozgłośni radiowej w Lublinie. Jest to historia i miłosna, i dotycząca codziennego życia. Znakomicie opisana przez wspomnianych autorów, z pięknymi balladami. Tak, a to są naprawdę godne podziwu piosenki, bo bardzo trudno jest napisać jakąś piosenkę na temat wojny, która by nie była szmirą. No, najlepszy dowód, jeśli ktoś oglądał Kołobrzeg, to właściwie 90% tego, co tam się pojawiało, to straszliwa hała była. A no tutaj właśnie. Są przepiękne rzeczy i nawet poruszające. Więc... Pierwszy utwór to będzie piątka, to jest Saga rodu Kowalskich. Jest taka scena, kiedy przychodzi pani Kowalska do spikerki, ponieważ tam było, jak w tamtych czasach, to było oczywiste w radiu, takie okienko, w którym ogłaszano nazwiska osób poszukiwanych i prosi o wymienienie jej syna. I potem wchodzi ta pieśń, którą za chwilę usłyszymy, a spektakl jest tak zbudowany, że oprócz scen dramatycznych są... No tak jak w komentarzu chóru pojawiają się żołnierze, czy partyzanci, czy osoby, które były w powstaniu i śpiewają te pieśni i ballady. Więc poprosimy, aby Państwo posłuchali tej dla nas bardzo poruszającej Sagi rodu Kowalskich. Na wszystkich frontach, w kraju i poza, na wszystkich lądach, we wszystkich obozach, w śniegach Norwegii, pod niebem italskim, leżą polegli nazwiskiem Kowalskim. Kowalski Jan, lotnik w Rafie, Kowalski Józef, co padł w Warszawie, Kowalski Wacław, był pod Lenino, Kowalski Stefan, w Holandii zginął, Kowalski Lech, z pierwszej armii, Kowalski Zygmunt, co bił się o Narwik, pod Monte Cassino, nad lasem szwarcwalskim, wszędzie ginął jakiś Kowalski. Z przewagą wroga, walcząc przez lata, daleką drogą, zdeptawszy pół świata, przez step podolski i piach afrykański, szedł do swej Polski uparty Kowalski. Kowalski Piotr, cicho ciemny, Kowalski Andrzej, strącony w Chemnic, Kowalski Grzegorz, spod wielkich łuków, Kowalski Leon, co padł w Dobruchu, Kowalski Roch, w lesie zginął, Kowalski Zbigniew, spod Monte Cassino, choć minie czas zmagań, nie zgaśnie już blask ich. Oto saga rodów Kowalskich. To jest nagranie z tej wersji telewizyjnej. Wystawień było bardzo dużo. Premiera odbyła się... Tomasz. Premiera
w Lublinie, Teatr imienia Juliusza Osterwy, 18 lipca 1969 roku. Libretto, jak wspomnieliśmy, Stefania Grodzińska, Jerzy Jurandot, teksty piosenek Jerzy Jurandot. A Kowalskich śpiewali Wojciech Siemion, Józef Nowak, Włodzimierz Sokołowski i Janusz Zakrzeński. Mhm. I ten spektakl no tak przeszedł przez całą Polskę. Tu Dobrze. Które teatry, bo był i w Teatrze Stefana Jaracza w Łodzi, i w Teatrze Ziemi Łódzkiej w Łodzi, i w Teatrze Polskim w Warszawie, i w Teatrze Śląskim w Katowicach, i w Teatrze Ludowym w Krakowie, w Nowej Hucie. Tak właśnie przez te dwa lata, 69 do 71. Mnie się wydaje, że można by było ten tekst jakoś przełożyć na dzisiejsze czasy. No może. Bo rzeczywiście moment w historii ważny. No i teraz jeszcze ta pieśń chyba, nie wiem, bo to są te dwie nasze najukochańsze państwu wybraliśmy dzisiaj. I w ogóle, jak się państwo zorientowali, spotkanie jest bardziej podobne do audycji radiowej. No ale to nic dziwnego po tym, co państwo o nas usłyszeli. Więc tak, poprosimy tę następną pieśń. Dziewczyno nieznana, żołnierzu panienko, twój pomnik wznosimy piosenką. Berecik na bakier i stuk obcasików, na piersi gazetki, granaty w koszyku. Wprost w śmierć czyhającą na rogu uliczki szły kręcąc kuperkiem dziewczyny łączniczki. Jak z chłopcem na spacer, jak z teczką do szkoły stąpali przez piekło podziemne anioły. Z rozkazem, z meldunkiem na kontakt, na zwiat po wielu nie ostał się ślad. Dziewczyno nieznana, żołnierzu panienko, twój pomnik wznosimy piosenką. Dziewczyno nieznana, żołnierzu panienko, twój pomnik wznosimy piosenką. Dziewczyny łączniczki, bez nazwisk dziewczyny, po prostu Danuty, Barbary, Krystyny. W swych ładnych sukienkach tak miło dziewczęce, ze szminką na ustach, ze śmiercią w torebce. I takie powabne, i takie dziewczęce samotnie szły przeciw niemieckiej potędze. Robiły, co mogły, by wygrać swą grę. Czasami wracały, czasami zaś nie. Dziewczyno nieznana, żołnierzu panienko, twój pomnik wznosimy piosenką. Dziewczyno nieznana, żołnierzu panienko, twój pomnik wznosimy piosenką. Dziewczyny są po to, by żyć w pełnym słońcu, jak kwiaty rozkwitać i cieszyć wzrok chłopców. Nie po to, by wojną zatrute jak śmiercią oddawać jej pierwszej swą miłość dziewczęcą. Nie po to, by kroków na schodach noc słuchać i gnić na pawiaku i konać na szucha. A tyle ich było w katowniach SS, młodziutkich bez jutra, milczących.
znowu kres. Dziewczyna nieznana, żołnierzu panienko, twój pomnik wznosimy piosenko. Bohaterami tej miłosnej historii w balladzie o tamtych dniach jest Krystyna i Michał. Oboje byli w AK, więc to też w latach 70. już przez chwilę można było mówić. Śpiewali Józef Nowak, Wojciech Siemian, Włodzimierz Sokołowski, Janusz Zakrzyński. Dodam jeszcze dla porządku, że to nie były tak, noty to taty, kopistka. Tylko pani kopistka to. Tak, bo to już inny charakter. Wszystkie te noty, co się zachowały, to za sprawą mamy, która zbierała, a tata nieodmiennie pytał, po co ty to w ogóle zbierasz, jaki to ma sens. No ale dzięki temu, no i trochę też nam przyniósł kiedyś profesor Tadeusz Suchocki, który przechodził koło Woronicza, koło telewizji i zobaczył, że coś tam jest wyrzucane, jakieś papiery do śmietnika. I zajrzał, a to sporo partytur taty, więc przyniósł, bo pomyślał, że nam się przyda. Natomiast my mamy zadanie odszukać nagranie tego programu, bo jak Państwo widzieli, nie mamy wizji. A skoro są piosenki, no to jakiś cień nadziei jest, że... Nie dłużej. Że zachował się i program. Bo archiwa raczej zajmują się niszczeniem. To jest zdanie Grzegorza. Ja więcej wiary mam, że jednak coś ocalało. To wiara to cię zgubi kiedyś. Ja wiem. Na przykład wierzę, że kogoś zainteresujemy i może rzeczywiście tę balladę o tamtych dniach... A to już wkraczamy w sferę żartów. A tak, rzeczywiście. Mhm. Ale ty lubisz żartować, więc wszystko się zgadza, no, tak? Chyba, żeby Zenek się zainteresował, to może... Zenek jako Michał. No nie wiem. Tak. Nie wiem. Kolejny... Właściwie tutaj to ja bym miała chyba najwięcej wątpliwości, czy można nazwać ten spektakl telewizyjny musicalem. Mówię o rachunku... A dlaczego nie? No właściwie powiem, rachunek nieprawdopodobieństwa. No powiedz mi, no proszę. No tak, jest historia, no taka... Dotycząca... Są piosenki, które nawiązują. Tak, historia dotycząca braku porozumienia między rodzicami a młodzieżą. Mhm. Tak najkrócej rzecz ujmując. Reżyserował Czesław Wołejko. Tak. I są piosenki, owszem, ale czy te piosenki są tak niezbędną częścią, która tam tę intrygę... No piosenki zawsze są zbędne, ale jak już są, to czemu nie? Nie, nawet rozmawialiśmy z aktorem grającym syna. Mhm. Czy przypadkiem, gdyby tam nie dodać trochę więcej profesjonalnego tańca, bo niby jest pani od choreografii, ale tak, no zobaczą państwo popis choreograficzny. Ale on uznał, że właśnie w tej formie takiej oszczędnej. Właśnie, oszczędna to jest chyba ważne słowo, bo w wielu tych przedsięwzięciach budżet był mały i trzeba było się sobie radzić. Ale często też oszczędność polegała na tym, że artyści nie byli w stanie zaśpiewać. A też tak, bo wtedy rzeczywiście... I to tak oszczędnie brzmiało wtedy. To też. Słynna była historia przed którymś tam z kolei kabaretem starszych panów, jak pani z telewizji zadzwoniła do taty i powiedziała, będzie pan miał o jednego muzyka mniej. A tata mówi, że panie, ale ja jeszcze nie zgłaszałem, ilu potrzebuję. A jeśli napisałem tylko na fortepian, to co wtedy? I tak to właśnie było, dlatego tata stał się mistrzem aranżacji na małe składy. Nie dlatego, że nie potrafił na orkiestrę, tylko... Musiał na małe. A to może powiesz, kto tam grał? Mówimy o rachunku nieprawdopodobieństwa, tak? Tekst? Tekst Jerzy Jurandot, muzyka taty, premiera 30 maja 71, Teatr imienia Stefana Jaracza Łódź, ale my się opieramy na... Telewizyjnym, tak, które było w 73. to widowisko. Kto grał? Tak. No, dzisiaj to już chyba puste dźwięki, ale kiedyś czemu nie? Profesor Czesław Wołejko, Beata Justyna Kreczmarowa, Marek Piotr Lorec, Magda Joanna Sobieska, Bob Stefan Friedman, Gustaw Maciej Englert, niektórych przeczytam, bo to... No tak, ci najbardziej znani. Cenzura. Mhm. Tak. Auto. No dobrze, to mamy taką piosenkę właściwie można powiedzieć finałową, tak? No można tak powiedzieć, tak. Tak?
dobrze, to poprosimy. A ono trwa. Siódemka. Miałem pana profesora informować. No więc? Doświadczenia jednak ma. Ale kolega, ja nie mam czasu na lamigłówki. Proszę odpowiadać po prostu. Przygotowują? Gotowe. No i rezultat jak? Prawidłowy, zgodny z założeniami. Jak to mimo tak niewielu danych? A myśmy dołożyli znane fakty historyczne i pani docent uzupełniła swoimi małżeńskimi doświadczeniami. No co pan plecie? Przecież pani docent jest niezamężna. Doświadczenia jednak ma. Mówiłem od razu. Chyba, że... Jedni mówią męczeństwo, drudzy mówią przekleństwo i że trzeba to zmienić od zaraz. Trzeci mówią małżeństwo, to w ogóle szaleństwo. Co za głąb coś takiego wynalazł? To ruina dla seksu i hodowla kompleksu, tylko patrzeć jak postęp je wyprze. Przestarzałe już formy wymagają reformy, zaś małżeństwo ze wszystkich najszybszej, a ono trwa, ono trwa. Już od tylu wieków, a ono trwa, ono trwa. Na złość i na przekór, tyle pił każdego dnia, łez i klęs i sen i zdrad, a ono trwa, mocno trwa. Jak spojrzeć w pradzieje, kiepsko w stadłach się dzieje. Nie był święty i bity kantropus. Jak nas uczą wykopki, prócz swej bite kantropki, jeszcze miał kilka czaszek na boku. Poczynając od trąbki, od skandali się roi, w księdze dziejów co krok bez zeceństwa. Zanotował kadłubek, moc królewskich rozróbek, co wynikły z powodu małżeństwa. A ono trwa, ono trwa, już od tylu wieków. A ono trwa, ono trwa, na złość i na przekór. Tyle w nim każdego dnia, łez i klęs i scen i strach. A ono trwa, mocno trwa. Bardzo mało znany. Trochę da? Trudno ustalić, kto śpiewał, bo niektóre z pani udawały, więc na pewno pani Kazimiera Utrata to w okularach. Ta pani z lewej chyba też śpiewała. A pokazałeś sprawę. Barbara Lanton, czyli tam. A ta z prawej to była pani Marta Bochenek, choreografka, ta najbardziej tańcząca. Kręcąca. Ona udawała, że śpiewa. No to tak. No, ale ładnie udawała. Może nawet lepiej wypadła w związku z tym. Myślę, że to chyba jednak się troszkę zestarzał ten spektakl muzyczny czy muzyka. No nie, jakby nie? To teraz tak zaaranżować, zagrać, nie. Nie, bo... Ale temat? Temat? No. O seksie? No to o małżeństwie, które trwa? Aha, o małżeństwie, no, które... No a my? Ale my jesteśmy demodę. Aha. Bardzo. Natomiast kolejny utwór to się nigdy nie zestarzeje, bo tutaj Jeremi Przybora wziął na warsztat Medeę. Jak on tam napisał? Medea spłycił, chyba cię wyrzuciłam. Wiesz, że ja tego nie mam, tak. Spłycił, uprzystępnił to balladynę. Spłycił i uprzystępnił to balladynę, a Medea to według Eurypidesa. Według Eurypidesa, ale też coś tam. Medea moja sympatia. Taki był tytuł. Nawiązanie do filmu Hiroshima moja miłość. No, kiedyś taki głośny francusko-japoński film. I co jeszcze? A, i to miało premierę w 1974 roku, 8 czerwca. W telewizji, to był spektakl, tak. Muzykał telewizyjny. Była też wersja radiowa. Nawet w ostatnią sobotę radio dla ciebie przypomniało słuchowisko Medea, moja sympatia. Tak. Na szczęście się zachowało, zachowały się też piosenki. No i było też wystawienie przez tych młodych w Teatrze na Plaży w Sopocie. Tak, to udane było. Także ten spektakl też żyje. I to już kilka wersji nawet było. No a tam też sporo tuzów wystąpiło, bo w roli Medei i Barbara Rylska. Może nie mów, to państwo będą mieli teraz za chwilę niespodziankę.
Nie mówić. Tak, dobra. Bo to jest, myślę, że... No właśnie, ta ósemka, to państwo się uśmiechną co najmniej. Ósemkę poprosimy. Złości mej przebrzmiały, patrz, ja za niej się uśmiecham. Choć cię traktowałam ostro, teraz chcę być tobie siostro. Siedem lat to trochę czasu, żeby rozdrażnienie zgasło. Rozwiedzeni, ale w zgodzie w życiu tak nie bywa co dzień. Z twoich słów wynika wątpliwa, że wróciłeś do rozsądku. Spadł mi z serca wielki ciężar, masz braciszka, teraz męża. Ty z Korunki cię wydalisz, będziemy korespondowali. Długie listy drobnym maczkiem będę słał ci oraz paczki. Ach, weselej nam i raźnie, nie w małżeństwie, lecz w przyjaźnie. Wciąż tak bliscy, choć dalecy, wzór dla rozwodników Grecji. Cudni, prawda? Całe widowisko takie jest. Pracujemy nad tym jako Fundacja Wasowskich, żeby ukazało się na DVD, bo nawet w internecie, który my już polubiliśmy te pirackie nagrania, bo dzięki temu publiczność ma szansę zobaczyć, ale chyba Medei to nie, fragmenty czarno-białe. Mamy już, prawda, wykupioną licencję, tak, udało więc się. Proszę trzymać kciuki, żeby się udało, bo to naprawdę jest wspaniałe. Właśnie w tej wersji archiwalnej też. To wymienić niektóre tak, osoby. Tak. Medea Barbara Rylska, synowie Medei, na przykład Damian Damięcki i Jan Kociniak. Jazon. Kreon Mieczysław Czechowicz. Jazon Roman Wilhelmi. Ślepiec Jaremas Stępowski. Posłaniec Kazimierz Kaczor. Aigeus, król Aten, Bronisław Pawlik. No i wspaniały chór Cór Koryntu. Tak, tak. To znaczy wspaniała przewodnica chóru. Tak, Irena Kownas. Tak, naprawdę seksapil. To może wspaniały. Jeszcze coś z tego byśmy nadali. Tak, nadamy jeszcze piosenkę, która dzisiaj chyba miałaby kłopoty. Dziewiątkę. Jestem Cija, a co mi tam, starożytny sodomita. Kupę takich jak i ja, starożytna Grecja zna. Łabędź z ledą u strumyka, pasifae w mocy byka. Ganimedesy z orłem tam, a ja sobie kuskę mam. Anibe, anime, nie potrafię ja o nie. Z żadną inną oprócz niej, oprócz kuski mej, hej! Ni Greczynki, ni Etruski, dla mnie to nie to, co kuski. Inne związki poszły w gruz, serce tylko mam dla kuz. Gdy dzień piękny śpieszą w brzuski, w towarzystwie mojej kuski. Ja ją szczypnę o namech, takie szczęście to nie grzech. Ani mej, ani mej, nie potrafię ja o nie. Z żadną inną oprócz niej, oprócz kuski mej, hej! W Helladzie praantycznej, sodomii itologicznej. Dość wpływową pośród grup jest przyjaciół zwierząt klub. Różnie zresztą bywa jeszcze, choćby ta Danae z deszczem. Mnie nie cieszy deszcz ni grad, po mkuzeczce mojej rad. Ani me, ani we, nie potrafię ja o nie. Z żadną inną oprócz niej, oprócz kuski mej, hej! Wspaniałe. Na razie mogą państwo się raczyć nagraniami audio, bo jako fundacja razem z takim malutkim wydawnictwem Kalmaleon Records, które dba o stare polskie nagrania, wydaliśmy piosenki z muzykałów, więc są na płytach. Zresztą po spotkaniu będzie można się zaopatrzyć. No ważne, że są, że można ich słuchać. One były jak zwykle nagrywane w radiu.
I dlatego inkasuje za nie telewizja. Dlatego, tak, licencję musimy kupować od telewizji, no ale to już ich sprawy są. No, więc... nasze też troszkę, bo musimy kupować. No tak, tak. Licencje, muzykały. Tak. Muzykały. Jeszcze jeden będzie tej spółki wspaniałej autorskiej, Przybora Wasowski. Natomiast teraz przykład współpracy Anny Borowej z Jerzym Wasowskim. Tak. Ja mam problem z tym spektaklem. Tego to w ogóle bym już nie nazwała muzykałem, no ale rzeczywiście pewne cechy muzykału posiada. Tak. Łącznie z tym, że... Tak, jak ja posiadam pewne cechy mężczyzny. Czyli mówimy, tak? Czyli profesora... mówimy mężczyzna. Tak. Tak. I mówimy muzykał. Albo musical. Profesora Weltschmerza, recepta na życie. Taki był tytuł tego widowiska telewizyjnego. Libretto i teksty Anna Borowa. To było 18 stycznia 1975 roku. Premiera w telewizji. Reżyseria Tata i Anna Borowa. No i muzyka Tata. Redaktor programu Stefania Grodzieńska. Tak. I to miało jeszcze taki podtytuł Kabaret... Frustratorium. Frustratorium. A dla mnie jeszcze takie sentymentalne wspomnienie, bo za światło odpowiadał Tadeusz Jerzak, z którym się bardzo kumpluje i z którym robiliśmy po latach koce. Tak. I cały czas ma się dobrze. Cały czas, tak. A to już 86 chyba. Mhm. To nawet ode mnie starszy. Dobra szkoła. To się rzadko zdarza. I z tego spektaklu chcieliśmy Państwu zaprezentować nagranie, które bardzo lubimy. A nawet dwa. No tak, ale to jedno jest takie wyjątkowe. Znowu się pojawi Maciej Englert, ten Maciej Englert, jeszcze dyrektor Teatru Współczesnego, już się żegna z nim. I to jest właśnie recepta na życie profesora Weltschmerza, więc proszę się wsłuchać w te słowa. To dziesiątkę poprosimy. Gdy mi się wiedzie, kiedy mam pozory szczęścia, uciechszał sukces banalny. Wtedy porzucam cię jak łotr i to największy jest mój błąd nieodwracalny. Bo w końcu gubię życia sens i tracę łeb pod ciosem klęsk, pomysły trwonię. A gdy upadam z tobą, to na cztery łapy niby kot nic się nie boję. Znów czyjeś słowa zwiodły mnie, szlachetność uczuć i tep, ciało i dusza. Teraz cię wzywam, teraz chcę i zżera mnie potworny lęk, czy cię to wzruszy. Bez ciebie jak bezpański pies, bez ciebie życie moje jest jak falsyfikat. Z tobą mi trzeba związać los, bo tylko ty mi dajesz moc, czarnoksiężnika. Gdzie jesteś, gdzie ukrywasz się? Znów mnie pod skrzydła swoje weź, nim umrę młodo. I jak ja tobie, przebacz mi, wracaj na zawsze już od dziś. Autoironio. Maciej Englert, gdy mi się wiedzie, gdyby archiwa miały taki zwyczaj, że odnotowują kto i co, to bym mógł powiedzieć, że na przykład na fortepianie grał tata. Ale tego nie wiem. Podejrzewam, że tak. Raczej tak. No ale pewności tak. Niestety nie mamy. W finale przedstawią się wszyscy wykonawcy no, tego. Prawie. Nie. Wszyscy nie. Jak to? A nie wszyscy. Dobrze, tak. Bo nie będzie tak. No to także powiedz... mogę wymienić. Był jeszcze Wojciech Pokora, Andrzej Zaorski był, Wojciech Siemion, Hanna Okuniewicz, Barbara Kraftówna i to wszyscy. No i właśnie część z nich zaśpiewa finałową piosenkę, która też należy do naszych ulubionych ze względu na przesłanie i nawet udało nam się już sprawić, że
zaczyna żyć nowym życiem i kolejni wykonawcy biorą ją na warsztat. Przesłanie bardzo aktualne. Przesłanie zawsze aktualne, natomiast nie wiem, czy bym namawiała kogoś do wystawienia. Chyba nie tego muzykału. Nie. Nie. Czyli skupiamy się tylko na piosenkach. Tak. To poprosimy 11. Życie zawsze jest za krótkie, gdy się na nie z boku patrzy, więc nim wystrychnie cię na dudka, spróbuj trochę z nim powalczyć. Jak? Możesz działać w pojedynkę i to nawet nie jest głupie. O rozumne walcz współżycie, gdy konflikty masz w grupie. No to? No to. No to. No to. No to lubmy się, lubmy się, lubmy. Jeśli miłości nam nie staje, lepszy niż żaden uśmiech smutny, kto o tym nie wie, ten jest frajer. Lubmy się, lubmy się, lubmy. O nielubienie najłatwiej w tłumie, lubmy się. Lub tolerujmy, gdy nie możemy się zrozumieć. Lubmy się, lub tolerujmy, gdy nie możemy się zrozumieć. Niech pogardę naszą budzi fakt wstydliwy i perfidny, że nic tak nie pokrzepia ludzi jak niepowodzenia innych. Wciąż pod sobą kopią dołki, nie zrażeni żadną klęską. Trzeba wielkiej katastrofy, by złączyło ich. Co? Braterstwo. No to? No to. No to. No to. No to lubmy się, lubmy się, lubmy. Jeśli miłości nam nie staje, lepszy niż żaden uśmiech smutny, kto o tym nie wie, ten jest frajer. Lubmy się, lubmy się, lubmy. O nielubienie najłatwiej w tłumie, lubmy się. Lub tolerujmy, gdy nie możemy się zrozumieć. Lubmy się, lub tolerujmy, gdy nie możemy się zrozumieć. Ten pan w żółtym kitlu, co się pojawił w końcówce, to profesor. Edmund Fiedler, profesor Weltschmerz, tak. No bo reszta jest raczej rozpoznawalna w tym gronie. To też nie wiem, czy Hanna Okuniewicz. Hanna Okuniewicz w kapeluszu, pomoc willowa. Tak. Wywiad. Ekspres wieczorny, rok 75. Ale gdzie ja to mam? No nie wiem. Ja będę panią dziennikarką, jeśli pozwolisz. Pozwolę. A ty będziesz Jerzym Wasowskim. Jeśli znajdziesz oczywiście kartkę. A nie zabrałaś mi przypadkiem? Nie, no może to zabrałam. Miałem to dopiero co. No i tak jest przez 20 lat. No ale zawsze znajduję. A potem będzie dzień mówić. Dobry. I zawsze moja wina. Dzień dobry, tu Ekspres. Czy zastaliśmy Jerzego Wasowskiego? Nie ma mnie. Ale podobno pisze pan musical. Kto pani powiedział? Antoni Marianowicz, współautor libretta. Na pewno znowu żartował. Ależ nie, opowiadał o pana muzyce, która już 14 lipca popłynie ze sceny Teatru Danuty Baduszkowej w Gdyni. Opowiem więc o librecie. Marianowicz i Groński napisali pyszną komedię farsę na motywach Mandragory Machiavellego. Posunęli się nawet tak daleko, że powołali do roli głównej samego Machiavellego, autora dość znanego w swoim czasie. Cóż miałem zrobić? Ozdobiłem te pomysły muzyką. A więc jednak musical. W pana tece kompozytorskiej swoista premiera. Czy ja wiem? Przyznam się po cichu, że nie bardzo umiem powiedzieć, co to jest musical.
Jakie są różnice pomiędzy komedią muzyczną a musicalem? Jak do tego ma się wodewil? W Mandragorze zmieściłem po prostu 20 parę piosenek, małych aryjek. Miał być też balet, ale nie zdążyłem napisać kolejnych 8 minut muzyki. Przeraża mnie konieczność postawienia tylu kropek na pięciolinii. Z piosenką idzie mi łatwiej. Zwrotka, refren i można tak to powtarzać w nieskończoność. Albo przynajmniej 3 razy. Odpowiedź jest wymijająca, a premiera za pasem. Tekst ponoć pełen pikantnych momentów, odwołuje się do aury renesansowej zabawy. Czy muzyka będzie także żartem na temat tamtej epoki? Nie, jest współczesna, jak to się dziś stosuje. Sposób archiwizowania nie jest już w modzie. Idę z duchem czasu. Jest po prostu usługowa. Zawsze byłem zwolennikiem uczciwych usług, nigdy nieuczciwej twórczości, która niestety zresztą panuje nam miłościwie. I jeszcze w finale tej rozmowy, do której zajrzeliśmy, może zatem jest szansa na kolejny musical? O nie, na to jestem zbyt leniwy. Poważną refleksję odbija pan zawsze żartem. Zarzekanie się to na pewno także dowcip. Może dam się skusić, jeśli dostanę taki tekst jak ten pióra Marianowicza i Grońskiego. Oby jak najszybciej. Radziłbym z tym zaczekać na echa premiery u Baduszkowej. Może wtedy pani tego nie powie. Jeszcze mam kilka słów od Ryszarda Marka Grońskiego, który wspominał kiedyś Jerzego Wasowskiego i swoją z nim współpracę. Mówi, że właśnie potem było libretto musicalu Machiavelli, napisane wspólnie z Marianowiczem. Dla Jerzego Wasowskiego stało się ono pretekstem do skomponowania muzyki uskrzydlonej dowcipem, prześwietlonej słońcem włoskiego renesansu. Dotąd dźwięczy mi w uszach jego głos. Odśpiewywał stremowanym i przejętym autorom wszystkie piosenki, dodając gratis efekty muzyczne. Był przecież dyplomowanym inżynierem akustykiem. Bawiło go swobodne posługiwanie się techniką. No i jeszcze Antoni Marianowicz, jak mówię, z programu w roku 98 do tego wystawienia w Syrenie, bo po premierze w Teatrze Baduszkowej było potem kilka wystawień i Machiavelli odwiedził wiele teatrów, bo był i w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, reżyserował Zdzisław Wardein, i w Teatrze Nowym w Warszawie Mariusz Dmochowski reżyserował, i w Teatrze Muzycznym w Łodzi Włodzimierz Kwaskowski, i w Teatrze Muzycznym w Szczecinie. To wszystko lata 75 do 77. I w Teatrze Muzycznym w Szczecinie reżyserowała Ewa Kołogórska, w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu Henryk Olszewski. Potem przeskok dopiero w 98 Artur Barciś w Teatrze Syrena. Wtedy dyrektorką była pani Barbara Borys-Damięcka, która, może państwo tego nie wiedzą, zaczynała pracę w telewizji przy Kabarecie Starszych Panów. To był jej debiut za kamerą. No a jeszcze Machiavelli. No a potem był Machiavelli w Lublinie w 2014 roku i w 2015 w Toruniu, a w międzyczasie była kariera międzynarodowa. I tutaj wracam do wspomnień Marianowicza, Antoniego Marianowicza. Musicalem z akcją jest nasz Machiavelli. Oparliśmy go na słynnej renesansowej farsie, wprowadzając jako bohatera jej autora Niccolò Machiavellego. Po premierze w roku 75. Tym, oczywiście w Gdyni. Musical wystawiany był z powodzeniem bodaj w 5 polskich teatrach. Po czym trafił na scenę operetki drezdeńskiej. I tu wiesz, że to Antoni Marianowicz zadbał o przetłumaczenie. Tak, i o to, żeby 5 lat był grany tam. Tak, zaprezentowano go tam w ramach festiwalu Dresdner Music Fest Spiele, który miał miejsce w roku 78 i miał wtedy charakter szczególnie uroczysty. Spektaklami operowymi dyrygował Herbert Blomstedt, koncertami symfonicznymi Krzysztof Penderecki i Kurt Mazur. W cyklu sławne musicale Machiavelli znalazł się obok My Fair Lady, Człowieka z La Manczy i Kabaretu. Niezłe towarzystwo. Mhm. A na afiszu utrzymywał się przez 5 lat. Recenzje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, podkreślały niezwykły walor utworu, jaki stanowiła muzyka Jerzego Wasowskiego. Fakt, że udało nam się namówić pana Jerzego do pracy nad musicalem, uważam za wielki sukces swój i Marka Grońskiego.
A kiedy już dał się uwieść, był Wasowski najcudowniejszym współpracownikiem, nie grymaszącym, nie terroryzującym nieszczęsnych autorów swymi muzycznymi wymaganiami. Nie. On wręcz domagał się gotowych tekstów i pisał do nich bez zmiany jednego słowa. Melodie tak pełne inwencji i tak, chciałoby się rzec, logiczne, jak tylko on potrafił. Nie wiem, jak widzowie i jak krytycy ocenią dziś Machiavellego, ale jestem pewien, że docenią niezrównany polot i elegancję cechujące te zapomniane i na nowo dziś przez Syrenę odkryte piosenki mistrza nad mistrzami Jerzego Wasowskiego. My mamy jeszcze cytaty z innych recenzji, ale teraz damy Państwu szansę posłuchać pierwszej piosenki z Machiavellego, przy czym to jest nagranie, w którym usłyszą Państwo głos Jerzego Wasowskiego, bo taśmy, on nagrywał demówki, czyli nagrywał piosenki dla aktorów, żeby było im łatwiej uczyć się potem tych utworów. I my w 2013 roku namówiliśmy wytwórnię, powstała płyta Wasowski Odnaleziony. Powstały też duety z Jerzym Wasowskim i to pierwszy z nich. Przesuwane przez czas żyłam w stanie pół jawy, pół snu, aż nagle, aż kiedyś, aż raz ktoś zbudził mnie. Ktoś zjawił się nieba spadł, ktoś zbudził mnie, zbudził mnie, jak wiosna budzi świat, jak róże budzi wiatr, zbudził mnie. By ogarnąć to szczęście, zbyt leniwa jest myśl. Tylko czasem nachodzi mnie lęk, że na jaw by mogło to wyjść. Kto zbudził mnie? Zjawił się z nieba spadł, kto zbudził mnie, zbudził mnie, jak wiosna budzi świat, jak róże budzi wiatr.
Jerzy Wasewski z Anną Marią Jopek. Ten tytuł Wasewski odnaleziony to oszustwo, ale no, trzeba było tak, bo jakość nie wystarcza. Trzeba dorabiać jakąś historię, więc ja dorobiłem, że grzebałem w szafie i nagle ni stąd, ni zowąd, chyba w marynarce taty odnalazłem jakieś kasety nieznane mi bliżej. Okazało się po odsłuchaniu, że to właśnie te kasety. Guzik, prawda, wszystko jest skatalogowane, wiadomo co, kto i co. No ale bez tego się nie da sprzedać, no, prawda? No przecież ładniej brzmi ta historia o tym, że... No ładnie, tak, no, tak, właśnie, tak. No i psujesz państwu historię. Grała orkiestra Sinfonia Viva, a aranżację przygotował Krzysztof Herdzin na tej płycie, gdzie znalazły się i z Machiavellego, i z pani Hanki. Natomiast Machiavelli... Właśnie, obiecałam fragmenty recenzji. To może taką. To jest recenzja Małgorzaty Komorowskiej w piśmie Teatr. Na początku są pełne zachwytów akapity o całym przedsięwzięciu. No i jest też taki fragment, że teatr muzyczny określa ten spektakl mianem musicalu. Trochę na wyrost, gdyż słychać, że muzykę podyktowała intencja, nie konieczność. Gorzej też, że słychać wyłącznie banał w melodyce, harmonii, aranżacji. Broni się on jedynie sprawnością warsztatową. Od takie gładkie, muzyczkowe konwencje opolskie, sopockie, wieczorno-telewizyjne. Gdybyż jeszcze Wasowski skonwencjonalizował samego siebie, tego z kabaretu starszych panów, było tam wiele bardzo interesującej muzyki. Niestety nie. Na wyrazy już nie ubolewania, lecz oburzenia zasługuje natomiast fakt, że w teatrze muzycznym w Machiavelli aktorzy śpiewają i tańczą wyłącznie pod playback. Byłby to skutek katastrofalnego braku muzyków na wybrzeżu? Czy nieusprawiedliwionych niczym jakowych oszczędności finansowych? Czy może brzmieniowej koncepcji tej muzyki? A to byłby w wypadku musicalu domysł najsmutniejszy. I inna recenzja. Aleksander Rowiński w Tygodniku Demokratycznym. I tu może właśnie fragment... Dobrze. Machiavelli jest prawdziwą komedią sytuacji i dowcipu w przednim gatunku. O niemałych akcentach satyrycznych, brzmiących bardzo aktualnie, z kilku urzekająco pięknymi piosenkami lirycznymi. Jednak większość piosenek, tak jak musi być w musicalu, służy rozwojowi akcji. W Machiavelli jest bardzo dużo, bardzo dobrej muzyki. Niemniej wystawiania laurek. Nie, tutaj chyba coś się przekręciło. Jerzemu Wasowskiemu mogę tylko wyrazić zachwyt i wdzięczność melomana za wartości warsztatowe, piękno, smak i dowcip tej muzyki. Wyjątkowo tym razem nie dziwię się, że teatr zdecydował się na nagranie muzyki na taśmie, aby nie ryzykować co wieczór kiksów w orkiestronie. Tę partyturę mogą wykonać tylko bardzo wytrawni muzycy. Na przedstawieniu gdyńskim brzmi ona, jeśli nie jest przesterowana, świetnie. Wydaje się nawet, że takie jej wykonanie ułatwia śpiew aktorom, zapewnia im stałe tempo. No więc proszę zobaczyć, jak różny odbiór, prawda? Ale to jedyna recenzja, z którą spotkałem się przez kilkadziesiąt lat, że tata coś banalnego napisał. To dotyczy spektaklu tego pierwszego w Gdyni i zachowała się korespondencja z panią dyrektor Danutą Baduszkową. No niestety u nas w archiwum są tylko listy wysyłane wysyłane z Gdyni, natomiast nie ma tych, które były wysyłane z Wilczej. No i nie zachowała się też muzyka, chociaż była nagrana. Popsułem coś. No nie skończyłam o tym, ale dobrze, to już mówmy o muzyce. To skończ może. Nie, już teraz nie skończę. No dobra. Tak, bo myśmy zastanawiali się, skoro było to na taśmie, no to gdzie są te taśmy? Kiedyś jeden znajomy powiedział, że gdzieś one są, skierował mnie do Teatru Muzycznego w Gdyni. W Teatrze Muzycznym w Gdyni nie zachowało się nic. Więc no, może. A wojny nie było przecież. Więc może jednak gdzieś je odnajdziemy, bo ciekawe byłoby usłyszeć. Nagrania odbywały się w studiu M1, czyli dzisiejsze Osieckiej, w Polskim Radiu. Mamy wykaz, jakie instrumenty były potrzebne. No, jest partytura. Wiemy, że reżyser spektaklu. Zbigniew Bogdański. Był na nagraniu tych playbacków. Uczestniczył, no Jerzy Wasowski też nadzorował, żeby wszystko było tak, jak powinno być, więc jeszcze kolejne zadanie przed nami, jeśli chodzi o Machiavellego. Na razie nigdzie go państwo nie mogą zobaczyć w Polsce. Jeszcze chyba w zeszłym roku było, a może dwa lata temu, pożegnanie z tytułem
Toruniu? W Toruniu, tak, to było ostatnie wystąpienie. I płyta powstała bardzo dobra. Ten spektakl w Toruniu zaowocował po 2 latach płytą, ponieważ aranżer z tego spektaklu w Toruniu, Tomasz Lewandowski, młody człowiek, bardzo zdolny, pianista, klawiszowiec, grający na co dzień zespołem Organek, bo jest urzeczony muzyką Jerzego Wasowskiego, w ogóle jest ambasadorem właściwie jego twórczości w takim kręgu no, niekojarzonym zupełnie z tą muzyką i doprowadził do tego, że ukazała się płyta i na tej płycie jest nagranie, o którym mogli Państwo słyszeć, Najwyższa Mądrość, śpiewane przez Barbarę Kraftównę po latach. To było bardzo wzruszające doprowadzenie do tego nagrania i co ciekawe, proszę Państwa, kompozycja Jerzego Wasowskiego z musicalu Machiavelli znalazła się na jakiejś, nie wiem dokładnie na którym miejscu, ale w czołówce listy przebojów programu trzeciego. Właśnie w wykonaniu Barbary Kraftówny. Także taka historia związana z tym musicalem też miała miejsce. No i teraz kolejne nagranie z musicalu Machiavelli. Zdjęcia, które Państwo widzą, to są te nieliczne zachowane ze spektaklu w Teatrze Syrena. Andrzej Żarnecki grał Machiavelliego. Zresztą widzieli Państwo obsadę, bo był kadr z programu tego spektaklu. Teraz nagranie, no nie, sama się przedstawi wykonawczyni, ale też z musicalu Machiavelli poprosimy. Ciebie wstrzymać nadaremnie, to silniejsze jest ode mnie. Jak dawniej znów mnie biorą chęci, naintrygować, narozrabiać, nachachmęcić. Tu sypnąć piaskiem w oczy, tam dyrygować grą. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy, ja chcę się toczyć z nią. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy, ja chcę się toczyć z nią. Choć polityczny jestem grupieć, nie chcę chlopieć, nie chcę głupieć. Niech zadrży dworzan liczna rzesza, znów chcę spiskować, gmatwać, knować i namieszać. Motając flirt uroczy, zadzierzgnąć, intrygnić. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy, znów muszę w górze być. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy, znów muszę w górze być. Fortuna kołem się toczy, Monika Bożym, tata, ten znaczek jeszcze tam, to studiowałaś. Ja to tylko pamiętam, że to moc i siła dla zwolenników, miłośników heavy metalu. Czy ktoś z Państwa jest miłośnikiem heavy metalu? O, są. Ale też trzeba uważać, bo na przykład tak, to już jest co innego, bo to jest pracownik tartaku, zamawia 5 piw. Ale tak, ten ale już znaczek nie będę teraz nie zabierała co. Państwu czasu, bo ja widzę, że
Wiedziałam, że nie zapanujemy nad czasem. Są już Państwo zmęczeni, czy jeszcze nie? Wiesz, tylko troszkę. Chciałam tylko powiedzieć tak, że te rysunki bardzo ładne to Agnieszka Sobczyńska, graficzka, przygotowała do książeczki z płyty. Już nie do zdobycia, jeżeli no to naprawdę trzeba się bardzo postarać. Natomiast nagrania są w internecie z tej płyty Wasowskie Odnalezione. Polecamy Państwu, bo chyba warto, jak słychać było. Usiłowaliśmy ją wznowić, doprowadzić do wznowienia, ale firma Sony, która ją wydała, od 2 lat nie odpowiada nam na pytanie, kto jest właścicielem praw. No nie wiem, czy jeszcze będziemy drążyć tę sprawę. Czy też może po prostu powinniśmy się udać to tam z karabinem maszynowym. Zawsze się tak dzielimy, że ja jestem optymistką, a on pesymistą, więc dzisiaj... Nie, jestem realistą, a tak, ty jesteś... Dzisiaj jest, jest dobrze. Natomiast, natomiast ta druga płyta, o której wspomnieliśmy, czyli, znaczy nie powiedzieliśmy tytułu, Machiavelli z Torunia, też jest ciekawa, też jest w serwisach streamingowych, ale chyba można ją też fizycznie odnaleźć i warto, bo bardzo dobre aranże i ciekawe wykonania tam są. Nie tylko ze spektaklu, bo tam byli zaangażowani, oprócz Barbary Kraftówny, jeszcze inni tacy nieoczywiści. Dobrze powiedziałam, nieoczywiści wykonawcy. No tak, to chyba być? Tak. Dobrze, przechodzimy do jednego z naszych ulubionych, chociaż tutaj większość jest naszych. Właśnie, to był problem, bo tata nie pisał słabych piosenek, a jeszcze do tego nie pisał do słabych tekstów, więc trudno było wybrać, bo każdą warto... Ale teraz mówimy o tytułach głównych. Tak, tak. Gołoleć. Dobra. Gołoleć. Gołoleć. Gołoleć, proszę Państwa, jest w finale konkursu Klasyka Żywa, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Też przyczyniliśmy się do tego spektaklu, który właśnie znalazł się w finale i trzymamy za niego kciuki. I w ogóle sam fakt, że w finale takiego konkursu jest... utwór Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego, no to jest radość. Ale to może dlatego, że mamy chody w Instytucie Teatralnym. To może być... No nie wiem, ale tam jakieś niezależne grono wybierało. Niezależne? Nie ma takich. No nie ma takich. No dobrze, no ale cieszymy się, że jest, więc trzymamy kciuki za pokazy finałowe. A Państwu zaprezentujemy nagrania ze spektaklu telewizyjnego. Też przymierzamy się do tego, żeby ukazał się na DVD. Na razie ukazały się nagrania audio. No i proszę nacieszyć oczy i uszy utworem otwierającym ten spektakl, muzykał. To 14 jest. Księżyc w dole REM, ach jak cudowny widok ten. Dodajmy, że wokoło maj i skała z gołą Lorelai w półtonach światła czesząc włos wydaje ona cudny głos. Na tle urwistych czarnych skał jaśnieje najjaśniejszym z ciał. O Lorelai, o Lorelai. O lore lore lorelai, o lorelai, o lorelai, o lore 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 lorelai. Choć skała twarda jest dla dam, po całych nocach tutaj trwam, włos musnę i poprawię biust, gdy tylko niosę pluśnie plus, a rybak w mój wsłuchany głos ku skale łódź kieruje wprost. O skały dziobem łup i kluch i gęsto renem płynie truch. O Lorelai, daj spokój daj, lecz jej w to graj, lecz jej w to graj. O Lorelai, o Lorelai, o Lore, 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 Lorelai. Aż raz, gdy kwituje jaśminokrzak,
przepływał rybak piękny tak, że Lorelaj słowiczy śpiew aż kipiał od wysokich ew. A gdy nie czuły z pluskiem burt, odpływał skacze za nim w nurt. O skałę rani sobie skroń, szkarłatna teraz renu toń. O Lorelaj, o Lorelaj, o Lorelaj, ajajajaj. O Lorelaj, o Lorelaj, o Lorelaj, aj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 
To przecież jasne jest jak dzień, ów rybak głuchy był jak pień. Więc choć rybaczą przerwał rzeź, niech nie brzmi pieśń na jego cześć. Ten zwłaszcza, co nie lubi ryb, ze smutkiem patrzy niech za szyb. Na księżyc ren i skały kraj, na której nie ma Lorelei. O Lorelei, o Lorelei. O Lore, Lore, Lorelei. O Lorelei, o Lorelei. O Lore, 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 Lore. Bardzo lubię tę choreografię. Uwielbiam, tak. A nie wiem, czy państwo jeszcze kojarzą, co oni robili z tą siecią? Kiedyś się tak bieliznę przygotowywało do Magla. No. Tam właśnie przedstaw rybaków. Jeremi Przybora oczywiście. Ten wyższy to Joachim Lamża, ten niższy Ryszard Pracz. Autor. Słynny z STS-u. No i Elżbieta Starostycka, ta goła na kamieniu. To trzeba dodać, że wyjściowo... Nie. Chciałby, dobra. Bo to... No bo mamy potem... No co się wyrwę, to niedobrze. A jak... wyrywaj się odpowiednio. Bo teraz będą duchy, pamiętasz? Pamiętam. A potem? A potem to co... Wtedy powiesz o tym, co chcesz powiedzieć. Aha, a na razie przedstawiamy... Potem to już ja nie będę wiedział, co chciałem będziesz powiedzieć. Będziesz wiedział. Teraz gołoleć... trzymałem myśl. A... Trzymaj. Gołoleć w telewizji miała swoją premierę. Kiedy? W telewizji w 76, 18 stycznia. A w radiu masz ściągawkę, czy nie? W radiu? W radiu nie, bo była nie. Też wersja radiowa. Tak. Było ale później. Było później, słuchowisko w radiu. No i może byś przedstawił tę ekipę telewizyjną. Elżbieta Starostycka, Renata Kossobucka. Ale kogo grają? Edward Zabski, Igor Śmiałowski, Irena, jego żona Renata Kossobucka, Iza, ich córka Elżbieta Starostecka, ekscelencja Marian Kociniak, Waldemar Szwajcarski, magister Bohdan Łazuka, Kurzy Pielec, prawa ręka ekscelencji Wojciech Pokora, no i trzej rybacy Joachim Lamża, Ryszard Pracz i Jeremi Przybora. No to już przedstawiałeś ich. Natomiast właśnie z Gołoledzi, proszę państwa, pochodzi taka gmina, która nam się kojarzy tak, no, starsi panowie, nie kabaret, to właśnie z Gołoledzi. Po Kompocie na przykład też. Po Kompocie też stamtąd, a taka gmina, śpiewali ją tutaj ekscelencja i Kurzy Pielec, czyli właśnie Marian Kociniak i Wojciech Pokora. To teraz będą na duchy. Twoje specjalne życzenie. Tak. Duchy z fragmentem scenki z Waldemarem Szwajcarskim, poprosimy. 15. Ja naprawdę nie mam słów na to, jakby mnie tutaj traktujecie, czy wy naprawdę nie pan macie... Pan sobie nabił głowę różnymi rzeczami. Niech pan przez chwilę o niczym nie myśli. Z próżnej głowy hełm zejdzie łatwo. Rzeczywiście, dziękuję panu. Pan nas widzi? Dlaczego miałbym państwa nie widzieć? Zmysły mam przecież w porządku. Ale my jesteśmy duchy. Jak to duchy? Nic a nic nie przesadza. Moja żona nic a nic nie przesadza. Duchy. Jesteśmy duchy lekkie zwierzę.
puchy, ulotne puchy w kształcie dusz. Ruchy nieziemskie mamy i powiewne. Duchy nieaktualnych, nieaktualnych, nieaktualnych osób już. Ha, 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 tararira, ha, 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 tararira, ha, 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 ha. Widma konwencjonalnie zwykle w bieli. Świt nas wyciera gumką z karty dnia. Wstyd ma, to się przed nami skrył w pościeli. Widma z takiego śmieją. Okropnie śmieją. Ach, jak się śmieją. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Zjawy, złapione żartu i zabawy. Kawy, wódeczki, seksu, sztuki mięs. Wrzawy, gazetek, kina i Warszawy. Zjawy, za tym tęsknimy, ilzy sączymy, ilzy sączymy spoza rzęs. Ha, 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 tararira, ha, ha, duchy, za dawne grzechy pełne skruchy. Muchy, wyrzutów sumień gryzą nas. Druchy, ach w ciało bleczcie tylko ciuchy, duchy. A będziemy grzeszyć? Na nowo grzeszyć, na nowo grzeszyć z wami wraz. Ahaha, tararira, ahaha, tararira, ahaha. Renata Kossobucka, Igor Śmiałowski, a w ramach bonusu dla Państwa jeszcze taka zwrotka, która nie została wykorzystana. Zmory, najlepszy sposób na bachory. Goryl tak nie wystraszy ich jak my. Wory nam wtedy służą za ubiory. Chory ze strachu bachor, ze strachu bachor, ze strachu bachor w majtki pstrzy. I ten, aha, z tego spektaklu też pochodzi taka chyba dosyć znana, piękna piosenka Porucznik Czartogromski. To właśnie Irena Zabska śpiewała też. I ten spektakl tak naprawdę powstał dużo wcześniej na zamówienie Edwarda Dziewońskiego. Do kabaretu Dudek. Na to co innego, nie na pięciolecie. Tak, i tam... Tam w 73, 13 października został wystawiony. Była nieco inna obsada. Ale była scenografia, mimo że to było na scenie kabaretowej. Mhm. I co mam teraz? Bo się możesz boję. Przedstawić, kto tam śpiewał. I właśnie dzięki temu, że Roman Dziewoński zachował nagrania z Dudka, to można ich posłuchać na takim boksie specjalnym dudkowym. No, Barbara Rylska i Edward Dziewoński śpiewali, Magda Zawadzka. Magda Zawadzka była Izą. Tak. Oni byli Zabskimi. Kto jeszcze? Wiesław Gołas i Jan Kobuszewski, oni gminę śpiewali. Czyli Ekscelencja i Kurzybielec. Tak. No Wiesław Michnikowski był Waldemarem Szwajcarskim, tak. Ten, co się tam zaplątał i widział duchy. Śpiewał piosenkę Toreador i Kastaniety, która w telewizji się nie zmieściła, ale powróciła w kabarecie jeszcze starszych panów w wykonaniu pana Łazurki. Przepraszam. Tak. Dobrze, to teraz proszę Państwa, zachowało się nagranie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że ono się zachowało właśnie z tej gołoledzi dudkowej. I mamy dla Państwa taki rarytas. Poprosimy 16. Ach, te cudne, te ułudne, te prześliczne seanse spichły i tystyczne, te z duchami przedwojenna bliska więź. Zapodziało się to teraz wszystko gdzieś. Lekkość zgonu ten spirytyzm ustokrotniał i przed wojną człowiek, gdy umarł, nie markotniał. Bo gdy ciało nieboszczyka łup w ten grób, duch na seans już pomyka dup, dup, dup. Ach, te cudne, te ułudne, te prześliczne seanse spichły i tystyczne.
ach wesołoż na seansie, kiedy medium lewituje w pełnym transie, albo spodek pędzi rączo stołu wskroś, albo damy zimna rączka cap za coś. Przyprawiając towarzystwa kwiat o spazmy, mieczem błyska Juliusz Cezar z ektoplazmy. To znów drżenie wprawia pani inny duch. To Rasputin, widma kawał duch za dwóch. Uch, te cudne, te ułudne, te prześliczne se. Spirytyści przedwojenni dawni owi, o sowiecki kluski guzik Ochorowicz, dać by duchom ich radości tych choć ćwierć, a nie zanudzaliby się tak na śmierć. Małą dziurkę zrobić by w materializmie i pozwolić, niech się przez nią znowu wsiliźnie. Spirytyzm przedwojenna zwiewna nić, tak by było znowu miło duchem być. Ach, te cudne, te ubudne, te prześliczne se. Znamy muzyków. No właśnie, rozszyfrowałeś. Jan Czekalla, gitara, Juliusz Boże Morgany, Tadeusz Suchocki, fortepian. A no i Barbara Rylska śpiewała. Byłoby wspaniale namówić Teatr Kwadrat, żeby Gołoleć zrobili, co? Fajny żarcik. Dobrze. To przechodzimy do spektaklu, który miał miejsce tylko w telewizji, bo powstał jako rewia telewizyjna. No też mam wątpliwości, czy to musical, bo te piosenki, no tak jak, no jest intryga i jest, i są te piosenki. I balet jest. I jest balet. Kapitalnie nierówno tańczą teraz jak nikt. Zobaczą, tak. Nikt tak naprawdę nie potrafi. Naprawdę tak jak Polacy w balecie to. Wystawię ci twoją ulubioną historię, kto miał zagrać młodego, bo tam Jeremi Przybora, autor, zażywa pigułkę i pod wpływem zażycia tej pigułki młodnieje. Cały czas staje się coraz młodszy i ten etap przejściowy, kiedy jest młodzieńcem, miał uosabiać Wojciech Młynarski, bo potem jest też chłopcem. No ale niestety pan Wojciech w tym czasie podpisał manifest 101 w sprawie zmian w konstytucji, no i władze w nagrodę zakazały mu występu. No i niestety nie wystąpił w Pani X, co jest ogromną stratą dla tego spektaklu. Ale mamy dla Państwa piosenkę taką tytułową. Pani X przeprasza. Ciekawe, czy rozpoznają Państwo wykonawczynię. To poprosimy. Pani X, przepraszam. Pani X, przepraszam, że nie może przyjść. Najjaśniejsza nasza, najjaśniejsza nasza, w dreszczach drży jak liść. Lekarz już się zgłasza, trzymać ją za kiść. Pani X, przepraszam, że nie może przyjść. Najjaśniejsza nasza, pani X, przepraszam, że nie może, nie może, nie może, nie może, nie może przyjść. Pani X, upraszam, pani X, sercem ku niej wyjść. Łzą wiadomość zrasza, łzą wiadomość zrasza, że nie może przyjść. Oka
wygaszę i się będzie gryźć. Pani X przeprasza, że nie może przyjść. Najjaśniejsza nasza Pani X przeprasza, lecz nie może, nie może, nie może, nie może, nie może przyjść. Państwo, czy państwo rozpoznali? Małgorzata Niemirska. Czyli? Litka. Litka, z Czterech Pancernych. Małgorzata Niemirska, tak. A pan nagrywa dla siebie tylko? Nagrywa pan dla siebie tylko spotkanie? No dobrze. Tak, nie, a byli nie... jeszcze z Kazimierz Brusikiewicz, Lidia Korsakówna, Elżbieta Starostecka, Bogdan Łazuka, Alicja Majewska. Kalina Jędrusik. Pracz, Kalina, tak. No więc... Scenariusz Jeremi Przybora i Ksymena Zaniewska, która również scenografię popełniła. Tak, muzyka Jerzy Wasowski i Włodzimierz Korcz. No właśnie, który też tam się pojawił jako aktor. Ale pod nazwiskiem już kompozytor Czork. Takie przedstawienie Korcz. Tak. Alicja Majewska też była. No i były Alibabki, których niestety nie widać. Dużo było problemów przy stworzeniu tego musicalu. To już były czasy ogromnego bałaganu w telewizji. Niestety. Ale piosenki zachowały się. No całość też się zachowała i też mamy szansę, mamy nadzieję, że ukaże się na DVD. Jednym z problemów był taki problem, kiedy tata poprosił o pianistę i przysłano pana, który nie znał nut, nie potrafił grać. Ale to jeden z tych drobniejszych. Jeden z tych drobniejszych. Dużo było. Tak, tak. Niestety. To przykre, ale... Teraz by się nadał taki. Teraz tak, tak, tak. No i przechodzimy do musicalu, który powstał na zamówienie Edwarda Dziewońskiego. Uciążliwy ten dodek. To był prawdziwy przyjaciel, ale nie dlatego, że był uciążliwy, tylko rzeczywiście panowie się przyjaźnili z kompozytorem. I na pięciolecie teatru Kwadrat Edward Dziewoński zamówił taką musicalową adaptację Pamiętnika pani Hanki. Tak, do Łęgi Mostowicza. I powstał spektakl z... Masz obsadę. Zresztą tutaj będzie widać obsadę w zaraz pod... Mam. 6 grudnia 1979 roku. Tak, odbyła się premiera. Libretto i teksty piosenek Antoni Marianowicz. Tak. Mamy dla państwa piosenkę, która ukazała się na wspominanej dziś płycie Wasowski Odnaleziony. Będzie znowu duet z Jerzym Wasowskim. Natomiast zobaczą państwo zdjęcia, bo dużo się zachowało zdjęć z tego właśnie spektaklu w Teatrze Kwadrat, więc warto się przyjrzeć. Niektórzy aktorzy też się zachowali, ale jakoś nie mogliśmy do nich dotrzeć. A jak dotarliśmy, to byli zajęci. Ale to dobrze, że byli zajęci. Lubię być szczęśliwa, czyli 18. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi.
kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I już szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu gust. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć niejaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Kolejna banalna piosenka Taty z Dorotą Miśkiewicz wykonana. I co? Aha, wiem, że jeszcze coś tam mamy przygotowanego z tego musicalu. Tak, tak. I to jest właściwie, można powiedzieć, finał. Zmienię trochę ku twojemu niezadowoleniu. Dlaczego zmienisz? Znaczy, Nie zmienię. No będzie właśnie na finał, bo tak pierwszy finał to miał być taki właśnie, że to będzie ten utwór. Też z pani Hanki, piosenka Szpicla, jak w teatrze. I tym byśmy zamknęli to spotkanie. W Teatrze Jeremia Stępowski był Szpiclem. Tak, a tutaj będzie nagranie z płyty Wasowskie Odnalezione, no bo nie zachowały się nagrania z spektaklu w teatrze Kwadrat. Natomiast ten spektakl, pamiętnik pani Hanki, miał swoją wersję w Teatrze Telewizji w 2013 roku, kiedy z okazji stulecia urodzin Jerzego Wasowskiego namówiliśmy różne instytucje kultury i Ministerstwo i Narodowe Centrum Kultury i powstał spektakl w reżyserii Borysa Lankosza. Muzykę aranżował Grzech Piotrowski i to było bardzo udane. Co do całości, to mieliśmy mieszane uczucia. Takie ogólnie mieliśmy wrażenie, że większość aktorów nie wyczuła stylu tamtych epoki. Tak, trzeba powiedzieć. Chociaż nie można powiedzieć, że to było nieudane przedsięwzięcie. Może kiedyś będą mieli państwo okazję zobaczyć, no bo jest nagrane, więc być może byli telewizja między przypomni. Innymi Joanna Kulik, Borys Szczyt. No tak. Tak. Krzysztof Wakuliński. I nagrania są, bo zostały też wydane na płycie, więc pewnie też są osiągalne, ale my sięgniemy po to nagranie autorskie. Autorskie. Tak, tu będzie sam Jerzy Wasowski śpiewał. Łącznie z zapowiedzią, więc państwo usłyszą taką autentyczną taśmę, gdzie on zapowiadał, jaka to piosenka, a potem śpiewał. I to będzie finał tego spotkania, chyba że coś się wydarzy, ale myślę, że już powinniśmy... Chyba, żebyśmy państwa przymusili do... No zobaczymy, najpierw proszę się do ochoty na to, żeby było że więcej. To już finał, jak w teatrze. Szpicel, jak w teatrze. Byłem dawniej hyclem w mej młodości dniach, dzisiaj jestem szpiclem, to porządny fach. A co do psów, kochałem je psia kość, bo szkoda słów, mam serce miętkie dość. To fakt, że los to sprawił zły, co czasem rączki brudzi, żem jako szczeniak zszedł na psy, lecz dał mi wyjść na ludzi. Chodzę, patrzę, jak w teatrze. Chociaż w teatrze się nie chodzi, tylko siedzi, nic nie szkodzi. Ten posiedzi, co go się zakapuje, to znaczy się wyśledzi. Tyle znaczy, co zobaczę. Bez nerw po mieście się przechadzam, stoję, patrzę, nos mój wsadzam. Ludzi także i tych, co są biedniejsze, i tych, co są bogatsze. Chodzę, patrzę, jak w teatrze.
chociaż się nałaży co dzień żasz strach. Wcale się nie skarżę, bo mam pewny fach. I choćby znów na głowie stanął świat, to ten czy ów skorzysta ze mnie rad. Na rowów nie mam ani krzty, unikam bab i wódzi, choć kiedyś zeszło się na psy, dziś wyszło się na ludzi. Chodzę, patrzę, jak w teatrze. Chociaż w teatrze się nie chodzi, tylko siedzi, nic nie szkodzi. Ten posiedzi, co go się zakapuje, to znaczy się wyśledzi. Tyle znaczę, co zobaczę. Bez nerw po mieście się przechadzam, stoję, patrzę, nos mój wsadzam, ludzi także, i tych, co są biedniejsze, i tych, co są bogatsze. Chodzę, patrzę, jak w teatrze. Śpiewał Jerzy Wasowski, ulubiony wokalista Jeremiego Przybory, jak się dowiedzieliśmy od Magdy Umer. Opisał jego piosenek, ale tata też nie miał ochoty śpiewać. Tak, natomiast Jeremi Przybora też miał kasety z tymi nagraniami, demówkami swoich utworów i podobno potem po latach bardzo często i z uwielbieniem ich słuchał. No rzeczywiście szkoda, że tak mało nagrał. Ja teraz, jak posłuchaliśmy razem z Państwem w takiej całej masie tych utworów, to wydaje mi się, że dobrze zaprezentowaliśmy tego naszego ulubionego kompozytora. Tak myślę, że mogli Państwo poczuć, że rzeczywiście nie był monotonny i banalny, tylko nie, różnorodne no, banalny straszliwie. Różnorodne są te kompozycje i dostosowane do tematu danego spektaklu. A więc jeszcze dużą miał działalność związaną z dziećmi. Tak tylko wspomnę na wszelki wypadek. Dobrze. I uważał, że to najważniejsze, co w życiu zrobił. Tak. Napisał kilkaset piosenek dla dzieci. Naprawdę wspaniałych. Był taki cały cykl bajki Pana Pero. Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Czerwony Kapturek. Wystawiany też w teatrach, czy w teatrach lalkowych. Więc to jeszcze przed Państwem i przed nami. My walczymy o to, żeby one się ukazały, bo... Co mamy? A, ale która to jest płyta? Dobrze, o to ciekawe, dobrze. Grześnie. Ale nie Ewa Bem. Nie. Dobrze, zaraz przejdziemy. My mamy jeszcze bardzo ważny komunikat. Zapraszamy Państwa 24 kwietnia o godzinie 15 na odsłonięcie skwerku imienia Jerzego Wasowskiego w Warszawie. Przy ulicy Kruczej. Nie będę podawała numeru, tylko powiem przed urzędem paszportowym. Policja już jest powiadomiona. Tak, tak. Także zapraszamy, cieszymy się, bo to dzięki takim spotkaniom z Państwem też udało się zebrać odpowiednią liczbę podpisów i całą procedurę dopełnić i będzie odsłonięcie tego skwerku. A może Państwo chcieli takie dwie malutkie pioseneczki dla dzieci? To poprosimy 20. Facyci, wszystko w porządku na tronie, czy w skromnym kątku, bo tryska tam, tuż u dworu, srebrne źródełko humoru. Facyci, każdego uleczy maleńki, humoru kubeczek, ach ileż dodaje rozumu, kubeczek z facyci na humor. Mądrości, gdy zechcesz wziąć lekcję, koniecznie odwiedź facecję, przybędzie ci tysiące uciech razem z humoru poczuciem. Facecji, każdego uleczy maleńki humoru kubeczek, ach ileż dodaje rozumu kubeczek z facecji na humor. Nie, nie,
Nie, już państwo wychodzą. Aha. No, tak. Natomiast my jeszcze mamy informację, że tutaj nasi wspaniali wolontariusze za chwilę pójdą i będą mieli do dyspozycji, nie wiem, czy za duże pieniądze, czy za małe, w każdym razie 3-płytowe boksy, gdzie są nagrania z muzykałów oraz książeczki z naszej półeczki. To jest takie wydawnictwo związane z no, trwającym jeszcze jubileuszem, bo w zeszłym roku było 110 lat od urodzin Jerzego Wasowskiego i taką książkę dla dzieci i dorosłych wydaliśmy autorstwa Jerzego Wasowskiego, więc to jest ciekawe wydawnictwo. Pytania? Tak, jakby państwo chcieli wychodzić na wyjście, taka na wyjście, mała... Tak, na wyjście tak, a jakieś pytania? Piosenka Wilka z Czerwonego Kapturka. Mamy, bo my już mamy pytanie, bo chcemy zobaczyć tą płytę, jaką państwo mają. A, to może my będziemy państwu zadawać pytania, żeby jakoś no, inaczej... No już mamy, my już zaraz zobaczymy, ale to już nie będziemy przedłużać. Jakim prawem państwo posiadają tę płytę? To my bardzo, bardzo dziękujemy za zaproszenie, za gościnę i za państwa przybycie i na finał 21 i tak się żegnamy. Dziękujemy. Że to miło! Więc ścieżką zawiłą gęstwinę się wplątać, przemykać się, błąkać po ścieżkach poślepych przez leśne werdepy. Jakże to miło! Więc ścieżką zawiłą manowcem się włóczyć i kluczyć i mruczyć i nabrać pierzchu, wypuścić głos. Jak to upaja gnąć po dzikich gajach, zapuszczać się, wpustać i szustać po chrustach i tropić i niuchać, strzyc uchę i słuchać. Jak to upaja mknąć po dzikich gajach, za smacznym iść kąskiem przez leśny dukt wąski i nabrać pierzchu, wypuścić głos.